życie według określonego systemu wartości jest czasami bardzo mocno utrudnione, żeby nie powiedzieć wręcz wyśmiewane w różnych środowiskach, także i w niektórych środkach przekazu. Trzeba się zdobyć na odwagę, aby żyć tak, jak proponuje Chrystus. Ten, który dla nas był drogą, prawdą i życiem. Stąd trzeba czasem takiej właśnie odwagi, wręcz heroizmu, aby umieć w życiu przyznać się do tych zasad, które wynieśliśmy z naszych chrześcijańskich rodzin, z naszych środowisk. Żeby to, czego uczyliśmy się w domu, wobec tych, którzy uczyli nas żyć, wierzyć, kochać, żebyśmy umieli to przenieść właśnie w te środowiska, które czasem nawet trochę panicznie boją się tego, co my nazywamy chrześcijańskimi wartościami. Myślę, że też dobrze się dzieje, że właśnie dzisiaj, kiedy spotykamy się na Jasnej Górze, że możemy też i budować się wzajemnie taką, powiedziałbym, niezwykłością też życia stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ludzie, którzy są no jednak nieprzeciętni, którzy w swoim życiu próbują realizować tę złotą zasadę, o której, którą mówił Chrystus, a której nas przez kilkadziesiąt lat uczy Kościół, a zwłaszcza Jan Paweł II, sługa Boży. No, to wielkie zadanie, ale myślę, że też doświadczenie wspólnoty, doświadczenie klimatu modlitwy, tego, co dzieje się tu na Jasnej Górze, co dzieje się z okazji Dnia Papieskiego w Polsce, jakoś nastraja nas do tego, aby odważnie podjąć tę właśnie drogę, którą proponuje Chrystus, którą proponuje Kościół i do której stale zachęcał Jan Paweł II. Nie bójcie się być świętymi. Innej drogi po prostu nie ma.